Premier Donald Tusk oficjalnie zadecydował, przejścia graniczne z Ukrainą, w tym drogi i tory kolejowe, zostaną wpisane na listę infrastruktury krytycznej. Co oznacza, że protesty rolników na granicy albo w ogóle nie będą miały miejsca, albo będą musiały zmienić swoją formę. Polski rząd argumentuje to tym, że są oni zobowiązani nie tylko wobec Ukrainy, ale wobec innych sojuszników, aby zapełnić pełną przepustowość na granicy, tak aby pomoc wojskowa czy humanitarna mogła tam dotrzeć, i to jest jasne. Rolnicy zapewniają jednak, że w żadnym wypadku nie utrudniali przejazdu transportom wojskowym i humanitarnym, a takie słowa wypowiedziane przez premiera są manipulacją. Wiele ludzi uważa, że to tylko przykrywką i tak naprawdę chodzi o możliwość siłowego stłumienia takich protestów, na przykład przy użyciu policji, co będzie dużo łatwiejsze, jeżeli okaże się, że rolnicy blokują infrastrukturę krytyczną. Zresztą Tusk sam powiedział, że wobec niestosowania się do nowych przepisów będą wyciągane konsekwencje i nic tego nie zmieni. Rolnicy zostają twardo przy swoim i nadal część z nich znajduje się na granicy z Ukrainą, aby protestować i walczyć o swoje. W sieci pojawiały się nawet informacje, że policja już jest w drodze, aby szybko rozwiązać strajki. Dla zapewnienia stuprocentowej gwarancji, że pomoc wojskowa, sprzęt, amunicja i pomoc humanitarna będą docierały bez żadnych opóźnień na stronę ukraińską, będziemy wprowadzali na listę infrastruktury krytycznej przejścia graniczne z Ukrainą i wskazane odcinki dróg i torów kolejowych. To kwestia najbliższych kilku godzin, poinformował premier. Wyjaśniał, że to będzie oznaczało także innego typu reżim organizacyjny na przejściach granicznych i na drogach dojazdowych i torach na granicę z Ukrainą. Będziemy wyciągali z tego też praktyczne konsekwencje, aby ten ruch odbywał się bez żadnych opóźnień i zahamowań, zapowiedział. Donald Tusk zapowiedział jednocześnie, że rząd będzie szukał rozwiązań ochronnych dla polskich rolników, zarówno metodami krajowymi, poprzez użycie środków krajowych, jak i przez dalsze negocjacje z Ukrainą i z instytucjami europejskimi tak, by negatywne konsekwencje liberalizacji handlu z Ukrainą były mniej dotkliwe, by je zniwelować tak tylko, jak się da. Tutaj polscy rolnicy mogą na mnie liczyć. Tusk zapowiedział też, że jest jedna rzecz, na która nigdy się nie zgodzi, jeżeli chodzi o protesty rolników, i to jest wspieranie putinowskiej narracji, co według niego jest zdradą stanu. Jak mówił, i je możemy pozwolić na to, aby przy granicy polsko-ukraińskiej, korzystając z protestów rolników, aktywni byli ci, którzy jawnie i bezwstydnie wspierają Putina, służą propagandzie rosyjskiej i kompromitują państwo polskie, kompromitują nas Polaków i kompromitują także protestujących. Zachęcam do wyrażania swoich opinii na ten temat w komentarzach, przypominam też o subskrypcji mojego kanału oraz zostawieniu łapki w górę.